Jak co roku w Galerii Żuławskiej w listopadzie szczególny czas, szczególny koncert Zaduszki Muzyczne, który pozwala, tak jak Pan wspomniał, pomyśleć o tych przede wszystkim najbliższych, których już nie ma wśród nas. Oczywiście wielu artystów, wiele znakomitości odeszło również i w tym roku spośród nas. Niemniej jednak przez ten koncert lub w tym koncercie chcemy w głównej mierze pamiętać o tych najbliższych, których już niestety nie ma z nami. Dzisiaj koncert niezwykłej osoby, która podczas naszego ostatniego spotkania bardzo mnie zainspirowała swoim głosem, pani Patrycja. Tak naprawdę to jest repertuar, do którego jestem sercem przywiązana i bardzo się cieszę, że mogę go dzisiaj przedstawić tutaj przed wszystkimi. Mam nadzieję też, że się spodoba. Ktoś w tych aranżacjach pomagał? Mówię o aranżach muzycznych. Tak, tutaj ukłon z mojej strony do Adama Lemańczyka, ponieważ bardzo mi pomógł przy aranżacjach, które dzisiaj będę przedstawiać. Będzie także, będą utwory mojej serdecznej koleżanki, którą też pozdrawiam z tego miejsca, Agaty Kujawy. I cieszę się, że udostępniła mi te numery, żebym mogła je śpiewać i w swoich interpretacjach je też przedstawiać. Mateusz Krautwurst też to jest osoba, która pomagała mi przy jednym z ważniejszych dla mnie utworów, który sama gdzieś tam sobie z tyłu głowy wymyśliłam. Mnie nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili, gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej. Śladu słońca na niebie. Dziękujemy, że jest Pani dzisiaj z nami. Dziękujemy, że tymi pięknymi utworami wprawiła nas Pani w taką zadumę i czas, w którym chyba każdy z nas się zatrzymał i pomyślał nad tym przemijaniem, nad tą chwilą, która tak szybko się ulatnia. Dziękując, zapraszając, prosimy o więcej. Dziękujemy, że jest Pani z nami. Dobranoc, panowie, ta noc niech wam pójdzie na zdrowie, udawanie się.